Co wieczór, kiedy kładę moje dziewczynki spać, zastanawiam się, czy rano się obudzą. Mówię im, że jeśli wybuchnie bomba, może pojawić się dużo krwi, może trochę boleć. Ale gdy umrzemy, zamkniemy oczy tu i otworzymy je tam, w niebie. Przez 24 godziny w dzień i w nocy można słyszeć odgłosy pistoletów i bomb. Słychać tego rodzaju dźwięki przez całą dobę. Ludzie boją się o swoje życie, w szczególności ludzie z małymi dziećmi, kiedy słyszą bomby lub tym podobne odgłosy. Są naprawdę przerażeni. Jest to naprawdę katastrofa, która ma wpływ na całe pokolenie. Są regiony, gdzie chrześcijanie zostali specjalnie wysiedleni. Zaraz po takim fakcie ich domy są palone, a także ich kościoły. Znaczy to jedno. Nie chcemy, abyście tu wracali. Było takie miasteczko, gdzie połowa mieszkańców to muzułmanie, a druga połowa to rodziny chrześcijańskie. Chrześcijan było około 7 tysięcy. Oznajmiono im, że jeśli nie opuszczą tego miejsca, to zostaną co do jednego wyrżnięci. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas pośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twemu Świętemu, żeby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. Moja motywacja pochodzi z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, gdzie Jezus powiedział do swoich uczniów, aby szli do narodów, dzieląc się Ewangelią. Jezus nie był cały czas w niebie, przysłuchując się śpiewu aniołów. On zszedł na ziemię, w pełni się angażując. Na początku kościół pastora B mógł wspierać tylko 16 rodzin, ale teraz dzięki tym, którzy wspierają Open Doors, liczba sponsorowanych wzrosła do 500. W tym momencie mówiąc to, myślami jestem daleko. Wiem, że jest gdzieś dziecko, które potrzebuje jedzenia, czy też inna starsza osoba potrzebująca pomocy. I tak zmagam się, myśląc, jak mogę im pomóc. Myślę również o tych wszystkich dzieciach, które straciły rodziców, ludziom, którzy nie mają dokąd pójść. Czy możemy im zapewnić jakieś schronienie, miejsce do zrehabilitowania? Czy możemy zapewnić im utrzymanie? I to jest praca Kościoła. Kto inny ma dać nadzieję, rozlewać pokój w sercach tych ludzi, jak nie nasz Pan Jezus Chrystus? Więc wierzę, że jest to czas dla Kościoła. I nikt inny nie może tego zrobić. Jest to czas, by pomóc ludziom przyjść do Chrystusa i znaleźć w Nim pokój i schronienie. Open Doors pomaga Kościołowi w Syrii w opiece nad 1000 wysiedlonych chrześcijańskich rodzin, jak również osobom, które są głodne w ich społecznościach. Chcę podziękować Open Doors, ale również mam gorącą prośbę. Macie rolę do odegrania nie tylko, by dotrzeć do nas z żywnością i lekarstwami. Macie rolę, by być naszymi obrońcami i adwokatami przed naszym rządem. Witam serdecznie, bracia i siostry. Pozwólcie, że już na samym początku przekażę pozdrowienia z Kościoła Zielonoświątkowego z Oleśnicy dla wszystkich domowników wiary, ale też i od całego zespołu Open Doors w służbie prześladowanym chrześcijanom. Open Doors od 62 lat stara się być ambasadorem i adwokatem prześladowanego Kościoła. Open Doors rozpoczęło się w 1955 roku w Warszawie. Od tamtej pory prowadzi służbę wśród prześladowanych chrześcijan. Każdego roku publikujemy Światowy Indeks Prześladowań, w którym zwracamy uwagę na 50 krajów, gdzie mają miejsce największe prześladowania naszych braci i sióstr. Im ciemniejszy kolor na mapie, tym największe prześladowania chrześcijan. W obecnym czasie chrześcijanie są najbardziej znienawidzoną grupą religijną na świecie. Szacuje się, że w ostatnich 100 latach więcej chrześcijan poniosło śmierć niż w ostatnich 19 stuleciach liczonych razem.
tam, gdzie chrześcijanie żyją, jak w Syrii, w Iraku, gdzie toczy się wojna, są narażeni podwójnie, bo stali się zakładnikami rzeczywistości, okrutnej rzeczywistości, która ich otacza na co dzień. Wielu rodziców traci swoje dzieci i opłakuje swoje dzieci. Wiele dzieci opłakuje śmierć swoich rodziców. Open Doors na tamtym terenie, w Syrii i w Iraku, skąd niedawno też wróciłem, prowadzi terapię traumy specjalnie dla rodziców i dla dzieci, dla sierot i dla wdów. Te dzieci, które widzicie tutaj, bracia i siostry, na zdjęciu, to dzieci, które otoczyliśmy opieką. One widziały rzeczy, których nigdy nie powinny oglądać na własne oczy. One widziały egzekucję swoich rodziców. One teraz śpią i odpoczywają. Chłopiec, którego za chwilkę zobaczycie na zdjęciu, gdy patrzy na krzyż, płacze, dlatego, bo jego tatuś został ukrzyżowany. Społeczeństwo się radykalne się zrobiło, więc wyciągali chrześcijan z domu. Ojciec tego dziecka krzyknął do swojej żony i do niego: uciekajcie, ja do was dobiegnę. Drzwi się wyłamały, ojca złapali, matka wybiegła z tym chłopcem, mówiąc: synku, nie patrz do tyłu. Ale on miał tą świadomość, że w tym, gdzieś w tłumie, w tych okrzykach Allahu Akbar, jest jego tatuś. Gdy się odwrócił, zobaczył, jak już nieprzytomnego wieszali go do krzyża. Dramat, dramat, dramat. Cierpienie za cierpieniem. Nie jest łatwe, kiedy się słucha takich opowieści, gdy nauczyciele nam opowiadają i mówią o tym, co te dzieci przeżywają. Sami wiecie, że gdy oglądamy jakiś film, często sceny zapadają nam na długo w pamięć. Pewnych obrazów ciężko jest, pamiętamy o nich nawet po 3 latach. Pewnych obrazów nie da rady wymazać, szczególnie kiedy widzi się śmierć swoich rodziców. Tutaj jednocześnie wszyscy byliśmy zdenerwowani, ponieważ właśnie w tym dniu rozpoczęły się intensywne zamachy bombowe i ostrzały. Chociaż nie wiemy, kto został poszkodowany, czujemy się związani z wszystkimi rannymi. Oglądamy filmy o ludziach, w tym o kobietach i dzieciach, którzy nie mają nic wspólnego z wojną, a jednak są zabijani, ranieni, boją się i płaczą. W ostatnim roku w Syrii bomby deczkowe zabiły już setki osób, raniąc wielu innych.
Ten materiał wideo z centrum mediów w Aleppo jest niezwykły. Obrona cywilna desperacko grzebie w gruzach. Młody chłopiec jest tam przysypany. Uwolniono jego kończyny, ale nie jest jasne, czy żyje. Nagle widać jakiś ruch. 9-letni Jamin zostaje uratowany. Taki widok jest bardzo bolesny. Za każdym razem, gdy słyszymy wybuch granatu lub bomby, cierpimy razem z tymi ludźmi. Islamistyczne ugrupowania rebeliantów od marca 2011 roku walczą przeciwko reżimowi Asada, a także między sobą. Poszczególne grupy są wspierane z zagranicy, przez co wojna domowa przekształciła się w tzw. wojnę zastępczą i poszerza swój zasięg. Wiele miejsc zostało już zdewastowanych. Edward razem ze swoją żoną Raną już od 10 lat są zaangażowani w służbę pastorską w stolicy Syrii w Damaszku. W obliczu wojny domowej starają się pomagać cierpiącym. Wojna dotyka bowiem głównie ludność. Tysiące osób zginęło, miliony są na uchodźstwie. Szukają schronienia za granicą lub na terenie kraju. Poszkodowanych jest również wielu chrześcijan. Cierpią nie tylko z powodu walk, lecz są także celowo atakowani przez islamistów, którzy kontrolują wiele obszarów. Przed wojną życie przebiegało normalnie. Chodziliśmy do pracy i na nabożeństwa. W Syrii chrześcijanie mogli do 2011 roku swobodnie wyznawać swoją wiarę w murach swoich kościołów i cieszyć się ochroną państwa. Gdy zaczęła się wojna domowa, chrześcijan zaczęto prześladować i zabijać. Po pierwsze, chrześcijan celowo prześladowało i wypędzało państwo islamskie. Po drugie, istnieją milicje będące zagrożeniem dla wierzących. Wiele z tych grup jest także pod wpływem islamskich ekstremistów. Dopóki trwa wojna domowa, chrześcijanie są bezbronni w obliczu terroru i nienawiści. Nawet miłość do bliźnich nie zdołała ochronić chrześcijańskiej wioski, zaś stała się ona przyczyną ryzyka zagrażającego ich życiu. Od razu mówią ci, że musisz odejść, nawrócić się na islam, lub zapłacić, by uratować swoje życie. Nie masz więc za dużego wyboru. Oto Ranna, żona pastora z Damaszku. Już w Iraku mogliśmy zobaczyć, do czego zdolni są islamiści. Chrześcijanie boją się o swoje życie. Powody strachu chrześcijan przed islamistami są uzasadnione. Ogromna liczba wierzących została zamordowana, ponieważ nie chcieli nawrócić się na islam, gdy nadeszli bojownicy milicji islamskiej. Wielu z walczących nie pochodzi z Syrii. Przybyli do kraju z Czeczenii, Europy i Afryki, by wywalczyć w Syrii kalifat. Poprzez dżihad, świętą wojną muzułmanów, pragną zdobyć dla siebie miejsce w raju. Im więcej przymusowych nawróceń, tym lepiej. Jeśli to konieczne, będą używać do tego przemocy, a nawet zabijać. Wiele rodzin na uchodźstwie opowiedziało nam o swoim zagrożeniu ze strony tych radykałów. Zostawili wszystko, co mieli, i udali się w bezpieczniejsze tereny. Niektórzy z nich nie mieli szczęścia i zostali zabici. Wiele z opowiadanych historii dotyczy mieszkańców obszaru Homs. Ich synowie, córki, ojcowie i matki byli zabijani na ich oczach. Nie byli w stanie uciec. Takie jest właśnie prawo, życie i wierzenia radykalnych bojowników. Nie mają problemu z zabijaniem chrześcijan. Uważają, że jest to przysługą dla ich Boga. Niełatwo jest nam pozostać na tych obszarach, zwłaszcza z takimi ludźmi. Pragnę, abyście wiedzieli, że wasze modlitwy głęboko dotykają naszych serc. Odczuwamy wasze modlitewne wsparcie i naprawdę je doceniamy. Czujemy, że nosimy jedno brzemię. Jesteśmy jednym ciałem.
Gdy mówicie, że modlicie się za nas, my naprawdę to czujemy i doceniamy, że nie przestajecie być razem z nami. Wasze wsparcie i modlitwa to najważniejsze, czego teraz potrzebujemy. Modlitwa jest częścią bitwy. Traktujcie modlitwę bardzo poważnie, ponieważ w tej duchowej walce to najlepsza rzecz, jaką możemy robić. Prosimy naszych braci i siostry z Zachodu, by trwali w modlitwie do Pana o mądrość, wizję na przyszłość oraz odwagę dla chrześcijańskich liderów i każdego, kto służy w tym kraju, by Kościół mógł być błogosławieństwem i źródłem zachęty dla innych. Prośmy Pana, aby posłał mądrych ludzi, którzy pomogą zażegnać ten kryzys i klęskę. Módlmy się za Kościół, aby mógł wytrwać i doświadczać obecności Pana. Uważam, że modlitwa to wspaniała pomoc od braci i sióstr z zachodniego świata i muszę powiedzieć, że wojna przyniosła Kościołowi w Syrii bardzo cenne doświadczenie. Odczuwamy jedność ciała Chrystusowego. Doświadczamy prawdziwość waszych uczuć i waszych serc, które są z nami oraz naszymi braćmi i siostrami w całym kraju. Dziękujemy za to Bogu i dziękujemy wam za wasze modlitwy. Proszę, módlcie się za Syrię. Proszę, módlcie się za mój kraj. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, że modlitwa bardzo pokrzepiła George'a, Marcina i mnie, jak pojawiliśmy się w piątek na modlitwie wieczornej braci tutaj w kościele, w zborze. Marcin i George przeżyli coś niesamowitego. Powiedzieli, że tutaj naładowali baterie, cały tydzień usługiwali, a tutaj Pan Bóg tak dotykał się ich serc, że czuli się wypoczęci, jak wracali o godzinie 20 chyba drugiej z groszami do swoich pokoi. Modlitwa jest czymś przecudownym i dzieliłem się tym w piątek, powtórzę to dzisiaj, że dla człowieka modlącego się nie istnieje coś takiego jak zamknięty kraj. Modlitwa nie potrzebuje ani wizy, ani paszportu. Można być w tym miejscu, gdzie nas Pan Bóg postawił i możemy zanosić nasze modły w różnych intencjach, wspierając naszych braci i sióstr, wierząc w to, że ręka Boża nie jest zbyt krótka, aby nie mogła zanieść pomoc tam w odległe krainy. Niemal każdego dnia słyszymy o wieściach wojennych. Ilekroć włączymy wiadomości, słyszymy zawsze złe wieści. Dochodzą do nas niemal codziennie złe wiadomości. Telewizja, radio, gazety, wszystko pokazuje, że jest coraz gorzej. Gdy czytałem list apostoła Pawła do Tymoteusza, powiedział tam takie słowa do niego, że wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. I rozpoczął to od słowa, ludzie będą samolubni. To jest bardzo zła wiadomość dla tego świata. Kiedy przychodzi nam żyć w świecie, gdzie ludzie będą samolubni, to nie jest dobra wiadomość, bo ludzie będą patrzeć nie dalej niż czubek własnego nosa. Apostoł Paweł wymienia tam listę cech ludzi, które będą im towarzyszyć niemal każdego dnia, że będą nieposłuszni rodzicom, chciwi i tak dalej, i tak dalej. I kończy tam takimi słowami, że będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. I to też pozwoliłem sobie w piątek przypomnieć te słowa poety Ignacego Krasickiego, który kiedyś zwrócił się do Polaków, mówiąc, niech każdemu Polakowi taka prawda dzisiaj dotrze. Dawniej wisiał łotr na krzyżu, a dzisiaj wisi krzyż na łotrze.
Ludzie przybierają pozór pobożności, myślą tylko o tym, żeby zaspokajać swoje potrzeby, a zapominają o potrzebach bliźnich. Traci się, brakuje, zaczyna brakować miłości. Nie wiem, czy wielu z was zwróciło uwagę na pewien znany fragment ze Słowa Bożego, który zapewne znacie, ale w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy, gdy uczniowie przyszli i zadali pytanie Panu Jezusowi, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Pewnie nie raz słyszeliście kazania w tym temacie, ale Pan Jezus im odpowiedział, że usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód, mur, a miejscami trzęsienia ziemi. My to widzimy od lat, to cały czas jest i coraz więcej się tego pojawia, ale Pan Jezus mówi do nich, ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I gdy my publikujemy ten światowy indeks prześladowań, gdzie wskazujemy uwagę na 50 krajów, to pokazuje tylko skalę prześladowań. Tak w rzeczywistości chrześcijanie są prześladowani w 70 krajach. Na naszym indeksie zawsze pokazujemy pierwszą 50 i prawdą jest, że chrześcijanie są tam uważani jako obywatele drugiej kategorii. Ale wiecie, to co mi się podoba u naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On od początku do samego końca mówił jak jest. On nie chciał nic ukrywać przed swoimi uczniami. On był szczery wobec nich i powiedział, że jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować, ale dał też obietnicę, że jeśli słowa moje zachowywali i wasze zachowywać będą. W tym wszystkim Pan Jezus okazał się przecudowny, mówiąc do tych ludzi, którzy szli tłumnie za nim, bo widzieli, jakie wspaniałe rzeczy on czynił. Pan Jezus zatrzymywał się i mówił do nich, że ten, kto chce zbudować wieżę, czy nie powinien obliczyć najpierw kosztów, czy stać go na wykończenie. Inaczej mówiąc, któż z was, chcąc zostać moim uczniem, najpierw nie obliczy kosztów. Czy wiecie, co się z tym może wiązać? Pan Jezus mówił, że niektórych was zabiją. Nie, że wszystkich was zabiją, ale że niektórych was zabiją. I o tym mówi w 9 wersecie. Wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was z powodu nie innego imienia, jak tylko mojego, mówi Pan Jezus, mojego imienia. I wielu się wówczas zgorszy. I tu chciałbym się na chwilkę zatrzymać, bo dzisiaj chrześcijanie są jedną z najbardziej znienawidzonych grup religijnych na świecie. I tak jak powiedziałem na samym początku, szacuje się, że w ostatnich 100 latach więcej chrześcijan poniosło śmierć niż w ostatnich 19 stuleciach liczonych razem. Co to oznacza? Co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć, że będzie tak, że wielu się zgorszy? I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. To oznacza, że mogą przyjść sytuacje na życie chrześcijan, na twoje, na moje życie, gdzie będziemy zadawać pytanie, Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to spotkało moją żonę? Dlaczego to spotkało moje ukochane dziecko? Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego tak jest? I Pan Jezus mówi, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Dzisiaj pod sztandarem tej flagi Daeszu, państwa islamskiego, roznosi się popłoch po wielu dzielnicach chrześcijańskich. Ludzie uciekają ze swoich domów, gdy publikowane są egzekucje na poszczególnych dzielnicach, wrzucane do internetu. To jest wszystko po to, żeby pokazać, zobaczcie, co się stanie, jak dojdziemy do was. Nie wiem, czy wielu z was zastanawiało się, co jest napisane na tej fladze. To jest ich credo wiary, to jest wyznanie, to jest tak zwana szahada. Nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest jego jedynym prorokiem. Wielu chrześcijan zmuszano do wypowiadania szahady. Oni nie chcieli tego czynić, więc ponosili śmierć. Jeden z naszych pracowników widział materiał wideo, gdzie przyłożyli broń do głowy chrześcijanina i kazali mu wypowiedzieć szahadę.
I on wypowiedział tą szahadę i go zastrzelili. Siostra Hawa, która została porwana 10 dni, była w piwnicy przytrzymywana przez państwo islamskie. Każdego dnia do niej wchodził bojownik, przykładał jej nóż do szyi i kazał jej wypowiedzieć szahadę. I za każdym razem, kiedy do niej wchodził, ona mu modliła się i mówiła: Boże, czy to już jest ten moment? To jest ta chwila? Dałeś mi tylko 40 lat życia? On krzyczał na nią, robił wszystko, żeby wypowiedziała szahadę, ona tylko milczała. Pobił ją, wracał z powrotem następnego dnia. 10 dnia wchodził z powrotem, ona zadawała w sercu pytanie: Boże, czy to już jest ten, to jest ta chwila, ten moment, kiedy po prostu zrobi ten cios? I wiecie, co on zrobił? On po prostu ją wypuścił, powiedział: wynoś się stąd, ale my i tak zdobędziemy ten teren cały, wygonimy was wszystkich. Dzisiaj ona jest świadectwem wierności, ale nie było jej łatwo. Słowo Boże mówi, że bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że jednym ze znaków powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa jest to, że wielu miłość oziębnie. Często skupiamy się na tych wojnach, na tych trzęsieniach ziemi, na tych znakach, które są na niebie, na ziemi, ale jednym z głównych, i to jest właśnie to, na co ja zwróciłem uwagę, kiedy studiowałem słowo, że jednym ze znaków powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie to, że bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona Ewangelia po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, wtedy nadejdzie koniec, jest napisane. I wiecie, kiedy przeczytałem ten fragment, że bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, zadałem sobie pytanie: Boże, w czym mam wytrwać do końca? Ja muszę to zrozumieć, bo ja chcę być zbawiony. Tu widzę warunek, że muszę w czymś wytrwać do końca. Boże, objaw mi w czym? Czy mam wytrwać w tych wszystkich rzeczach, które są tu opisane, w tych wojnach, prześladowaniach, w trzęsieniach ziemi, głodzie, może to, co przyjdzie, czy mam w tym wytrwać do końca? W tym, czego będzie coraz więcej w czasach końca, czy może mam wytrwać w tym, czego będzie coraz mniej w czasach końca, czyli w miłości, która będzie takim produktem deficytowym na półkach geopolitycznych świata? I wiecie, gdy zadawałem sobie to pytanie, dostrzegłem, że jejku, jak mogłem tego nie dostrzec? Bóg mówi tu o miłości, że kto wytrwa w miłości, ten zbawiony będzie. Bo Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale, 16 wersecie, że kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Amen? Bo Bóg jest miłością. Nie można mówić, że się kocha Boga, jeśli się nienawidzi drugiej osoby. Słowo Boże mówi, że bezprawie się rozmnoży. To będzie tak mocne, tak intensywne, że miłość faktycznie będzie ziębnąć. I Słowo Boże mówi, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I wiecie, znalazłem tutaj pozytyw w tym fragmencie, bo tak jak Pan Jezus w tym czasie mówił swoim uczniom, że bezprawie się rozmnoży, czyli miał na myśli, że tak jak 2 razy 2 jest 4, albo 3 razy 3 to 9, czyli że w tym momencie, kiedy do was mówię, że za rok, 2, 3 i tak z każdym, te bezprawie będzie coraz więcej, bo ono się będzie rozmnażać. I będzie coraz gorzej, coraz bardziej niebezpiecznie, bo ludzie będą samolubni, ale w tym wszystkim, kiedy te bezprawie się będzie rozmnażać, będzie głoszona Ewangelia po całej ziemi. Amen. I to jest pocieszające, że pomimo bezprawia, pomimo samolubstwa ludzi, Ewangelia Boża będzie głoszona po całej ziemi. I wtedy nadejdzie koniec. I wtedy przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus.
Odnosimy wrażenie, że dopełnia się liczba współsług, którzy giną za Ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest ten obraz, który widział kiedyś Jan na wyspie Patmos. Te dusze wołające, kiedy Panie prawdziwy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I to, co on widział, że dano im białą szatę, aby odpoczęli jeszcze przez krótki czas. Wtedy się zatrzymałem, zadałem pytanie, Boże, jaki krótki czas? Minęło już od tamtej pory 2000 lat. Tak się mówi. 2000 lat. Ile jeszcze czasu zostało na zegarze Bożym? Jeśli czytamy listy apostolskie, czytamy dzieci, ostatnia to już godzina. Już wtedy były czasy ostatecznie, ostatnia godzina. To ile jeszcze nam zostało na zegarze Bożym? Widzimy po znakach, widzimy po tym, co się obecnie dzieje. Widzimy po tym, jak ludzie się zachowują, jak wielu przybiera pozór pobożności. Podczas gdy ich życie codzienne nie jest święte. Pan Jezus przestrzega swój Kościół. Mówi, zważcie, że to na was przyjdzie, ale ufajcie. Wielu może zwróciło uwagę, a może niewielu, gdy przyjechałem tutaj i witałem się z paroma osobami, może dostrzegliście, że uścisk mojej prawej dłoni nie jest zbyt silny. Wiecie, w 1995 roku, gdy wsiadałem na motor, nie byłem świadomy tego, że za chwilkę obudzę się w kałuży krwi. Pamiętam, że gdy otworzyłem oczy i widziałem pęcherze wokół mojej głowy, zadawałem pytanie. Gdzie ja jestem? Pamiętałem, jak się nazywam, ale nie mogłem sobie ustalić okoliczności, które wpłynęły na moje niekorzystne położenie. Nie wiedziałem, że gdy wyjechałem motorem, byłem wtedy pasażerem motoru, że uderzył w nas samochód z potężną prędkością. Wiecie, gdy dziś patrzę z perspektywy na to wydarzenie, widzę, że Bóg oczekuje od Kościoła, aby na bieżąco badał swoje położenie. Tak jak ja tam leżąc w tej kałuży krwi, miałem jechać na obóz chrześcijański. Rodzice mnie tam wysłali jako młodzieńca, ale postanowiłem zrobić po swojemu i odwiedzić rodzinę, kuzyna, z którym jechałem na Cegielnię się wykąpać. Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi w objawieniu Jana w 2 rozdziale, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, bo jeśli nie, to przyjdę i ruszę Twój świecznik. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus przekazując to słowo, chciał powiedzieć Kościołowi w Efezie, że mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I powiedział o tych 3 krokach powrotu. Ja kiedyś porzuciłem pierwszą miłość. To, co przyszło na mnie, sprawiło, że dzisiaj mogę o tym mówić. Karetka pogotowia przyjechała, zabrała mnie do szpitala i lekarz podszedł i chwycił mnie. Zadałem doktorowi pytanie, panie doktorze, gdzie jest moja ręka? Lekarz był bardzo zdumiony, bo z jego perspektywy on widział tą rękę, jak ona sobie zwisała bezwładnie z łóżka. Tak na kozetce leżałem. Ja widziałem z mojej perspektywy tylko bark. Mówię, panie doktorze, gdzie jest moja ręka? On podszedł do mnie i mówi, tu jest. I tak wziął ją za nadgarstek, podniósł wysoko. Ja mówię, doktorze, ja jej kompletnie nie czuję. On mówi, jak jej nie czujesz? Przecież tu jest, był zdziwiony. Nerwy zostały wyrwane z kręgosłupa. Całkowity paraliż ręki. Dlaczego o tym mówię? Bo w medycynie można odróżnić 3 rodzaje paraliżu.
I w życiu duchowym również. Ta odmiana paraliżu nazywa się utrata czucia bez utraty ruchu, utrata ruchu bez utraty czucia i utrata jednego i drugiego. Wiecie, jest taka odmiana paraliżu w życiu duchowym, jak utrata czucia bez utraty ruchu, czyli można skakać, biegać do woli, robić wszystko, na co pozwala zakres ruchowy człowieka. Jedynym mankamentem jest to, że nie ma czucia. Leżałem z człowiekiem właśnie w szpitalu, z górnikiem, któremu groziła amputacja ręki, miał uszkodzone receptory czucia. Wiecie, oparł się o rozgrzany piec i tylko swąd spalonego ciała poinformował go o tym, jaką sobie wielką krzywdę zrobił, kiedy jego ścięgna zostały spalone aż do kości, mięśnie, wszystko. Wiecie, ból spełnia bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Ból ostrzega nas przed działaniem silnych bodźców zewnętrznych uszkadzających tkanki. To jest tak, kiedy wchodzimy w pokrzywy i nas boli, to zwracamy uwagę na miejsca poparzone i mówimy, ała, to boli. Gdy dochodzi do zranienia, skaleczenia, krew leci, robimy wszystko, żeby zabezpieczyć tą ranę, żeby nie doszło do zakażenia. Gdyby nie było czucia, gdyby doszło do zranienia, można byłoby tak chodzić, to by gdzieś krwawiło, doszłoby do zakażenia. To jest bardzo niebezpieczne. Kościół pozbawiony reakcji na ból będzie niezdolny do odczuwania bólu na nieprawość, która wkrada się do kościołów. Będzie niezdolny do odczuwania współczucia na dramaty ludzkie, które dzieją się wokół nas. Apostoł Paweł, gdy pisał list do Koryntian, powiedział, że wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Jeśli jeden członek cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I mówi, wy jesteście ciałem Jezusa Chrystusa. On opisał tutaj doskonale działający organizm Jezusa Chrystusa. To jest to, że gdy widzę moich braci i sióstr, może nie znam ich z imienia i nazwiska, może różnią się kolorem skóry, może różnią się językiem, ale wiem, że kochają Pana Jezusa Chrystusa. Z tego powodu cierpią. Ja cierpię razem z nimi. Jeśli on doznaje czci, jeżeli ma powodzenie, jeśli w moim lokalnym zborze widzę siostrę brata, który ma powodzenie, nie zazdroszczę, ale błogosławię i mówię, Boże, dziękuję Ci. Halleluja. Tak działa zdrowo funkcjonujący organizm. Jest też inna odmiana paraliżu. Jest to utrata ruchu bez utraty czucia. Czyli człowiek się nie rusza, ale czuje. Słowo Boże mówi, można by było znaleźć ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi do uczniów, duch ochoczy, a ciało mdłe. Nie ma tego ruchu, ale duch jest ochoczy, ale brak tego ruchu. Zrozumiałem, przeszedłem też przez ten etap i mojego życia duchowego. Można było się wzruszyć jakąś historią, zapłakać nad nieszczęściem. Odczuwało się to, utożsamiało się z bólem i cierpieniem jakichś rodziców, którzy utracili swoją ukochaną, jakąś osóbkę, córeczkę czy synka. Można czuć, ale nic nie zrobić. Nie pójść i nie zapytać się, w jaki sposób możemy wam pomóc. Czasami słowo, wiecie, to jest tak jak z zgłoszeniem Ewangelii. Pamiętam, nie wiem nawet, kto to wypowiedział, ale to kiedyś utkwiło mi w moim sercu odnośnie głoszenia Ewangelii. Idź, głoś Ewangelia, jak trzeba, używaj słów. Jak trzeba, używaj słów. Przede wszystkim głoś życiem. To jest to, co pastor mówi. To jest pięknie, kiedy możemy... Nasze usta wyznają, a nasze ciała idą za tym wyznaniem. Że nasze imię jest zapisane w Księdze Życia. I jest też inny odmiana paraliżu, utrata jednego i drugiego. Szukałem fragmentu, co można by było pod to znaleźć. I znalazłem taki jeden,
który wydaje mi się być odpowiedni. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Teś mojego brata dostał wylewu i leżał, wyglądał jak martwy. Wiecie, miał funkcje życiowe, ale nie było czucia, nie było ruchu. On po kilku tygodniach zmarł. I na sposób ludzki on żył, bo były funkcje życiowe. Ten człowiek żył, oddychał, ale wyglądał jak martwy. Pan Jezus, gdy zwraca się do jednego z kościołów, mówi, że masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Ja dziękuję Bogu, że jestem w kościele ludzi żywych. Dziękuję za wasz entuzjazm, za wasze serca do prześladowanego kościoła. Udowodniliście już to pewnie nie raz, bo w waszym zborze były tu osoby z prześladowanego kościoła. Z bratem Maciejem, Wilkoszem. Udowodniliście swoją miłość do kościoła już w piątek na modlitwie, kiedy tak gorąco modliliście się o George'a, o mnie, o Marcina, który tłumaczył z języka arabskiego. Ale wiecie, gdy otworzyłem puszkę, to łzy mi stanęły w oczach, bo nie spodziewałem się takiej kolekty, jaką złożycie w piątek. Tam ponad 1200 zł. Mała grupka mężczyzn spotkała się, aby wielbić Pana. Dziękuję wam za to w imieniu prześladowanego kościoła. Wiem, że mówię tu do ludzi żywych, do ludzi, którzy nie noszą tylko imienia, że żyją, a w rzeczywistości są martwi, ale do ludzi, którzy naprawdę czują, współodczuwają. Dziękuję wam, kochani. Gdy doszło do egzekucji naszych braci koptyjskich na plaży libijskiej w 2015 roku, w lutym, od razu w marcu pojechaliśmy spotkać się z liderami kościoła. Zostaliśmy zaproszeni na małe nabożeństwo. Wchodzimy do jaskini. Tam nie ma splendoru, nie ma obrazów, nie ma pięknych katedr. Wiecie, wchodzimy na ich salę zgromadzeń. Mówią, że to jest takie małe nabożeństwo. Spotyka się tak codziennie 1000 osób na modlitwie. Wchodzimy na to nabożeństwo i wiecie, to, co przykuwa moją uwagę, to napis na ścianie, który brzmi: Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. To jest wyznanie kościoła w Egipcie, a kościół w Egipcie jest jednym z największych kościołów na Bliskim Wschodzie. Kościół syryjski jest drugi. I wiecie, to jest coś w tym, że ten kościół nagle stał się żywy wiarą, gdy przyszło prześladowanie. I George o tym mówi, że w Syrii kościół był letni. Przed wybuchem wojny domowej. Ale gdy wybuchła w 2011 roku wojna, ludzie zaczęli przychodzić do Chrystusa. Jak byłem w Iraku, to lekarz weterynarii z Karakosz, byłem 40 kilometrów od Mosulu, spotkaliśmy się tam z chrześcijanami, helikoptery bojowe latały nad naszymi głowami, żołnierz odłożył kałasznikowa, sobie siedzimy, rozmawiamy. Jeden z lekarzy weterynarii z Karakosz mówi: kiedyś miałem 3 domy, samochody i kilka hektarów ziemi, ale nie miałem Boga. Teraz nie mam tych wszystkich rzeczy, ale zyskałem Boga. I wiecie, gdy wchodziliśmy do domu, widzieliśmy wielką Biblię na stole jego. To jest niesamowite. Piękna rodzina, żyją bardzo skromnie w jednym dużym pokoju. 7-osobowa rodzina. Mają kuchnię. Ugościli nas jak króli, choć my się takimi nie czujemy. Pojechaliśmy w inne miejsce spotkać się z chrześcijanami. Mówią nam podobnie. Byliśmy letni, ale gdy przyszło prześladowanie, przybliżyliśmy się do Boga. Gdy niedawno mieliśmy spotkanie w Niemczech, zjechaliśmy się z różnych stron. My akurat wróciliśmy z Iraku, inni bracia z Pakistanu, inni z Afganistanu i dzieliliśmy się świadectwami. I wiecie, brat, niedawno był zamach w Pakistanie, był też w Egipcie. Powiem może o Egipcie. Brat szedł
do kościoła na nabożeństwo diakon ze swoją żoną i córeczką. I rano powiedział do swojej żony: noszę przeświadczenie, że Bóg chce mnie dołączyć do męczenników. Mówi: tak na wszelki wypadek nie siadaj przy mnie, tak jak to zawsze robiła żona z przodu. I ona posłusznie poszła do tyłu ze swoją córką. I tam, gdzie on siedział, doszło do detonacji ładunku wybuchowego. Ostatnie, niedawne zamachy w Egipcie. Zginął. Jego ciało zostało rozszarpane. Wiecie, zrobili materiał wideo. Telewizja przyjechała do domu tej kobiety. Oglądaliśmy to. I ona płacze, tą córeczkę tuli i mówi: wybaczyłam tym wszystkim, którzy to zrobili. Którzy przygotowali ten akt terroru. I modlę się o nich. I wiecie, ekran telewizora był podzielony na dwa. Był dziennikarz muzułmanin w studio i wywiad u tej chrześcijanki w domu. I gdy ona skończyła, nagle ten obraz gaśnie, kamera jest skierowana na niego, a on mówi: kim są ci ludzie, ci chrześcijanie? I używa takich słów: oni są zbudowani z innej chyba materii. Nie wiedział, co powiedzieć. Wstrząsający materiał. W kościele w Pakistanie jest to kościół, który oczekuje powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni wiedzą, że na ich oczach dopełnia się liczba wspólnot, którzy giną za Ewangelię. Jeden z naszych braci w Pakistanie, w Lahore, był w kościele i stanął w miejscu, które kafelka była taka czarna, i zadał pytanie: co tu się wydarzyło? On mówi: w tym miejscu bojownik detonował ładunek wybuchowy w czasie nabożeństwa. Wszyscy zginęli. Tam wszyscy, którzy byli, nawet niektóre ciała wyparowały, taka temperatura była. Taki okropny wybuch. Spojrzał na zegarek, widział, że są dwa zegarki. Jeden stał w miejscu, a drugi chodził, wskazywał właściwą godzinę. Zadał pytanie, co się stało z tym zegarkiem, czy bateria się zatrzymała. On mówi: nie. To ten zegarek zatrzymał się, te wskazówki zatrzymały się w momencie, kiedy doszło do wybuchu, bo takie ciśnienie było. I nie ściągnęliśmy tego zegara. Ten zegar, co nabożeństwo, przypomina nam o zamachu, które miało miejsce w tym kościele, w tym zborze. I gdy właściwy zegar wskazuje tą godzinę, gdzie doszło do zamachu, modlimy się o rodziny tych, którzy zginęli. Modlimy się o naszych wrogów. Modlimy się o naszych nieprzyjaciół. To było bardzo poruszające świadectwo. Najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że ten pastor powiedział do naszego pracownika: chcę, byś wiedział, że w tym dniu, gdy doszło do zamachu, na następny dzień kościół był pełen ludzi. Ludzie przychodzą, remontują i z powrotem spotykają się w tym samym miejscu. To jest wiara ludzi w Jezusa Chrystusa. Modlą się na językach. Tam dzieci, słyszałem, że przewodnik nam opowiadał, że była trójka dzieci, która przychodziła do tego kościoła, żeby się pośmiać, bo tam modlą się różnymi językami, mówią, chcieli się śmiać, pośmiać z tych ludzi. Gdy ta trójka dzieci weszła do środka, Duch Święty przekonał je o grzechu, że płakały na kolanach, wyznawały swoje grzechy, że już wszyscy ludzie się rozeszli, to pastorzy nie wiedzieli, co z tą trójką zrobić. Bo one cały czas były na kolanach i płakały i przepraszały Pana Boga za swoje grzechy. My powiedzieliśmy coś niesamowitego, a ten przewodnik mówi: byłem jednym z tych dzieci. Niesamowite. I mamy nagrania, za mało czasu, by to pokazać, ale wiecie, głośniki są wystawione na ulicę i gdy idzie się tam w piątek, a u nich piątki są jak u nas niedzielę, na nabożeństwo, inni idą do meczetu, a tu idą na nabożeństwo, słychać uwielbienie. Godzinę przed, czy tam troszkę więcej przed nabożeństwem, przed tym głównym, przed tą godziną rozpoczęcia, tam już ludzie się spotykają, aby się modlić. I faktycznie atmosfera jest niesamowita, kiedy,
kiedy tam się było. W samej Nigerii, jak wiecie, o bojownikach Boko Haram nieraz pewnie słyszeliście, to szybciutko tylko powiem, że to jest tak zwana ta sekta islamistyczna, której nazwa w takim wolnym tłumaczeniu oznacza, że zachodnie wychowanie z grzechem. Rzecznik Boko Haram powiedział: ustalamy święty dżihad przeciwko chrześcijanom, będziemy porywać ich kobiety, zlikwidujemy wszystkie chrześcijańskie grupy w kraju. Ta walka się toczy, oni oczywiście walczą też i z wojskiem, ale atakują chrześcijan. Słyszeliśmy niedawno o uwolnieniu kolejnych dziewcząt, 82 dziewczynek, które zostały wcześniej porwane przez bojowników z Boko Haram. W 2014 roku 270 dziewcząt zostało wtedy porwanych. Cieszymy się, bo wśród pastorów, którzy utracili swoje córki, część z nich odzyskała je z powrotem, więc jest wielka radość. Mamy nagrania i wywiady z tymi pastorami. Będziemy też przygotowywać kolejne. O mieście Jos słyszeliście już pewnie nie raz. W ciągu jednej nocy potrafiono zniszczyć tam 45 kościołów, a mimo to i tak nabożeństwa trwały w ruinach. To jest coś niesamowitego, że często my, chrześcijanie na zachodzie, potrafimy wyjść, zobaczyć przez okno i zobaczyć, o, będzie chyba padać, to może nie wybierzemy się na nabożeństwo. Włączymy sobie internet. Tam ludzie idą po prostu każdego dnia, spotykają się, aby wielbić swojego Boga. I tam jest taka, to jest akurat jedno z porannych nabożeństw w Bauchi w północnej Nigerii. Nasz pracownik w tym czasie był, doszło do wybuchu. Bojownik wjechał, detonował ładunek na terenie kościoła. Poniosło śmierć tam sporo osób. Wielki dramat. I tam jest od tamtego czasu jest służba, której nie ma w naszych kościołach. Tam grupa 15-16 osób zawsze zgromadza się, kiedy jest nabożeństwo, i wypatruje lornetką, czy nie zbliża się jakiś podejrzany pojazd, który mógłby zrobić takie spustoszenie na terenie kościoła, zgromadzenia, wspólnoty chrześcijańskiej. Wiecie, i gdy ludzie przychodzą na nabożeństwo, aby się modlić, to grupa ochotników, 15-16 osób, wypatrują lornetką. I nasz pracownik zadał pytanie jednemu z ojców, który był na straży ze swoim synem. I zadał mu pytanie: no ale co robicie, kiedy widzicie, że samochód jedzie, co wtedy zbliża się do waszej wspólnoty, co robicie? On mówi: no jak to co, mamy punkty kontrolne, więc zatrzymujemy. A nasz pracownik zadaje mu pytanie: no ale co w przypadku, jeśli widzicie, że on się wcale nie chce zatrzymać, tylko dodaje gazu jeszcze, czyli już wiecie, że to jest terrorysta, co wtedy robicie? A on tak mówi: no jak to co, no zobacz, mamy worki z piaskiem, mamy gałęzie, to wszystko bierzemy, rzucamy pod koła, blokujemy, robimy wszystko, żeby on nie wjechał na teren wspólnoty chrześcijańskiej. A nasz pracownik mu zadaje pytanie: ale wtedy zginiecie, ryzykujecie życie. A on tak stał, tak spojrzał pracownikowi naszemu w oczy i tak spojrzał na swojego syna i się uśmiechnęli do siebie. Powiedzieli: wiemy, ale nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś kładzie życie za przyjaciół swoich. I wskazał na kościół i powiedział: tam są nasi przyjaciele. Wychodzimy z założenia, że lepiej jak zginie 16 osób, niż gdyby wspólnota cała poniosła szkodę, śmierć. I wiecie, tak naprawdę on zacytował słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana z 15 rozdziału 13 wersetu, gdzie jest napisane, gdzie Pan Jezus sam powiedział, że nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś kładzie życie za przyjaciół swoich, powiedział: ja je kładę za was. Pomyślałem sobie wtedy, kochani bracia i siostry, wow, życzę sobie mieć takich przyjaciół, którzy byliby gotów oddać życie za mnie. Życzę wam, abyście znaleźli takich przyjaciół, mieli takich przyjaciół, którzy byliby gotów oddać życie za was. Ale wiecie, gdy tak zacząłem o tym myśleć, pomyślałem sobie, gdybym na tym zaprzestał, byłbym samolubny. Bo życzę im, aby znaleźli we mnie takiego przyjaciela, który byłby gotów poświęcić wszystko, jeśli trzeba by było. Życzę im, aby znaleźli w was takich przyjaciół, którzy byliby gotów poświęcić wszystko, aby ratować brat brata, siostrę siostrę, brat siostrę, siostra brata. To jest miłość Chrystusowa. I Pan Jezus powiedział:
Nie ma większej miłości nad tę, jak gdy ktoś kładzie życie za przyjaciół swoich. Pastor Musa Reich stracił żonę i trójkę dzieci. Zostali zamordowani brutalnie. Polowali na pastora. Nie mogli go upolować, upolowali, brzydko mówiąc, jego rodzinę. Żona leżała martwa, dwójka dzieci. Koło niej usłyszał głos trzeciej córeczki w zaroślach. Pobiegł z nadzieją, że żyje, bo słyszał jej głos. Ona konała, miała brzuszek rozcięty maczetą. Wiecie, kiedy z wielkim bólem podbiegł i ją przytulił, jak opowiadał, to powiedział, że ona wypowiedziała takie słowa. Mówi, tatusiu, gdy mi to zrobili, powiedzieli, że chcą zobaczyć, jak Jezus mnie ratuje. A on, jego serce zostało jeszcze bardziej zgniecione. Widział niedawno zwłoki swojej żony i dwójki dzieci i słowa córeczki, które wypowiada takie słowa, co ci bojownicy z Boko Haram powiedzieli. Chcieli zobaczyć, jak Jezus mnie ratuje. A ja im odpowiedziałam, że Jezus już mnie uratował i że gdy umrę, będę z Nim na wieki. Wiecie, oni szli, odeszli bluzgając, zostawili ją tak konającą. I pastor Musa Reich mówi, że gdy ona konała tak na jego... Nie muszę wam opisywać tej sytuacji, możecie sobie wyobrazić, że to na pewno nie było łatwe, kiedy umarła mu na kolanach. Ale wiecie, pastor Musa Reich nie wyprze się swojej wiary w Chrystusa. On się nie wyprze Jezusa Chrystusa, on nie przejdzie na inną religię. Wiecie, jest ryzyko, że on może wyprzeć się miłości do prześladowców. Apostoł Paweł mówi, że choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wiecie, można wydać swoje ciało na spalenie z powodu naszych przekonań. Lubię historię i czytam o żołnierzach i nieraz widziałem bohaterów, którzy przed rozstrzelaniem potrafili jeszcze splunąć w twarz wrogowi i powiedzieć, nie wyprę się swoich przekonań. Schodzili na drugi świat pełni nienawiści. Oni się nie wyparli swoich przekonań. Wielu chrześcijan nie porzuci chrześcijaństwa, nie porzuci Chrystusa. Chodzi mi o tą myśl, taką, wiecie, tą ideę bycia w wspólnocie chrześcijańskiej, ale mogą porzucić miłość do prześladowców. A Jezus mówi, módlcie się o prześladowców. Bo Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnika, ale chce, aby każdy był zbawiony. Amen. Kochani, gdyby Bóg miał upodobanie w śmierci bezbożnika, nikogo z nas by dzisiaj tutaj nie było. Zgodzicie się ze mną? Bo wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. Wszyscy zasłużyliśmy na potępienie. Ale Bóg się nad nami ulitował i przyszedł dzień w naszym życiu, kiedy zgięliśmy swoje kolana przed obliczem Bożym, bo ktoś kiedyś modlił się za nas. I dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Oni potrzebują naszego wsparcia. Bo nie jest łatwo mówić kochaj bliźniego swego. Musa Reich, pastor Musa Reich przebaczył prześladowcom, przebaczył zabójcom swojej żony i dzieci. Ale powiedział, nie jest mu łatwo. Dlatego prosi o modlitwę. Bracia i siostry, może rodzi się pytanie, co mogę zrobić w waszym sercu? Znając ten zbór, znając waszego pastora, ja wiem, że już wiele robicie. Ale teraz chciałbym apelować do twojego serca indywidualnie. Kiedy Pan Jezus zwrócił się do kościoła w Efezie, to wypowiedział tam słowa takie. Masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, ale mam ci za złe. Wow. Kochani, to jest kościół, który potrafił cierpieć, być prześladowany z powodu imienia Jezusa, miał w tym wytrwanie i nie ustał. Ale Pan Jezus mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Nasze lata w chrześcijaństwie
Możemy się przyzwyczaić, to może być rutyna. Możemy przychodzić do tych samych ławek i siadać w tych samych miejscach, słuchać kazań kaznodziei i mówić na to amen. Ale wiecie, nasza miłość do Pana gdzieś gaśnie. Nie pielęgnujemy czasu z Nim. Nie pielęgnujemy czasu ze Słowem. Nie pielęgnujemy czasu budowania relacji z braćmi i siostrami. Wierzę, że tu chodzi o miłość do Boga. Mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wiecie, kiedy Bóg przemówił do mojego serca, mówiąc, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość, pomyślałem, Boże, biada mi. Kochani, biada byłoby, gdyby Pan Bóg zatrzymał się tylko na tych słowach, mówiąc, mam ci za złe, a nie podał trzech kroków powrotu do tej miłości i powiedział, zważ, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się i spełniaj uczynki tak, jak na początku. Definicja miłości, Jakub mówi o niej, Jan, to tam też możemy przeczytać. Dzieci, miłujcie nie słowem, językiem, lecz czynem i prawdą. Ale to czyny są przecież. A my zbawieni jesteśmy z łaski. Ale bezprawie się rozmnoży miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca? Bóg jest miłością. Mamy wytrwać w Bogu do końca, bo Bóg jest miłością. A kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I Pan Jezus mówiąc do Kościoła powiedział, że nie po znakach, nie po cudach was poznają, żeście uczniami moimi, ale po miłości. A owocem Ducha Świętego jest właśnie miłość. Amen. I to jest moją modlitwą dla mojego życia, dla życia mojej rodziny, Kościoła w Polsce. Moją modlitwą dla was na każdy dzień waszego życia. Co mogę zrobić? Kochani, pozostańcie z nami w kontakcie. Wielu z was prenumeruje już nasze magazyny, które wysyłamy naszym partnerom modlitewnym. Darmowe miesięczniki wraz z kalendarzem modlitw. Na każdy dzień. Zachęcamy do tego, abyście pozwolili się informować. To nic nie kosztuje. To może przychodzić całkiem za darmo do twojego domu. Aby prenumerować ten magazyn, wystarczy wziąć na dole tam długopis, który również jest za darmo dla was. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Wystarczy wziąć ten długopis i wypełnić taką kartę tak. Tak chcę być informowana, informowany o prześladowanym Kościele. Chcę dowiadywać się o projektach i chcę otrzymywać kalendarz modlitw. I wystarczy, że wpiszecie tam imię i nazwisko. I adres, na który chcielibyście otrzymywać ten magazyn, a on będzie przychodził do was. W każdej chwili z niego możecie zrezygnować oczywiście. Odwiedzajcie też naszą stronę internetową opendoors.pl. Publikujemy też oblicza prześladowań. Staramy się co miesiąc robić wywiady z ludźmi, którzy, z pastorami duchownymi, z byłym imamem. Ostatnio zrobiliśmy z Harunem z Pakistanu, który oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Był pobity, słuchajcie, w Pakistanie go pobili, wyjechał do Europy i go złapali tu w Europie i kilka razy dźgnęli go nożem, chcieli go zabić. Fatwa została wydana na Facebooku na niego. I on wypowiada te słowa, które też poruszają moje serce. Mówi, cała rodzina, to mama przyszła do imama i powiedziała, wydała tą fatwę, czyli powiedziała imamowi, a imam wydał fatwę na niego. A on powiedział, miałem kiedyś dom, rodzinę, nie miałem Boga. Teraz mam Boga, ale nie mam rodziny i się rozpłakał. Kiedy robiliśmy ten wywiad, mamy ten wywiad z nim. Niech znajdzie tą rodzinę w Kościele. O to się modlimy. Więc być może oglądając te materiały, twoje serce zostanie poruszone i będziesz chciała coś, bądź będziesz chciał coś więcej zrobić. Zachęcamy do tego, aby modlić się, bo to jest modlitwa jest najważniejszą rzeczą.
Zbieramy milion podpisów, chcemy zbierać milion podpisów pod petycją do sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zmienia się, uważa się, że za chrześcijanina i chcemy na jesień złożyć mu milion podpisów. Bo wiecie, obywatele świata cały czas debatują, politycy, czy jest jakaś przyszłość chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a my chcemy powiedzieć głośne tak. Tak, chcę, jest tam przyszłość dla chrześcijan, bo chrześcijaństwo tam istniało na długo, zanim powstał islam. Chcemy, aby te wspólnoty chrześcijańskie się tam rozrastały. Wielu pastorów mówi, chrześcijan, my nie chcemy wyjeżdżać, my chcemy tu być, tu budować kościół. Jednym z tych pastorów jest pastor Edward, którego oglądaliście na materiale wideo, który służy w kościele w Syrii. Mamy 300 tysięcy podpisów. Potrzebujemy jeszcze 700 tysięcy. To jest taka praktyczna pomoc. Modlimy się, ale tak jak tu pastor mówi, mówimy, ale wprowadzamy też ciało w ruch. Chcemy coś zrobić praktycznego. Może ktoś myśli, mój głos nic nie znaczy. Znaczy. Kropla do kropli drąży skałę. Miłość to nie tylko słowa, to nie tylko język, ale to jest czyn i prawda. I w tej prawdzie nieśmy, tak jak autor listu do Hebrajczyków mówi, pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, skoro sami w ciele jesteście. Wiecie, pewien działacz antynazistowski, pastor, powiedział kiedyś takie słowa, to go bardzo dużo kosztowało, bo on pisał to w pamiętniku, siedząc w więzieniu. Napisał słowa, kiedy naziści przyszli po Żydów, nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Kiedy naziści przyszli po socjaldemokratów, a ich prawa tak samo były łamane, nie protestowałem jako pastor, bo nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po tego i po tamtego, on tak wymieniał te grupy społeczne ludzi, nie protestowałem, bo nie byłem ani tym, ani tamtym. Ale kiedy naziści przyszli po mnie, napisał na końcu, nikt nie protestował, bo już nikogo nie było. Zgodzicie się ze mną, że zło triumfuje wtedy, kiedy dobrzy ludzie milczą. I to powiedział pewien polityk, bodajże irlandzki, obserwując rzeczywistość dookoła i on określił, ja nie znam jego życia, życiorysu, ale powiedział bardzo mądre słowa, że zło triumfuje wtedy, kiedy dobry człowiek milczy. To oznacza, że jeśli siostra o imieniu, tutaj wskazuje na siostrę, siostra o imieniu Lucyna zostaje napadnięta po drugiej stronie ulicy i będzie szła druga siostra o imieniu... Siostra jak? Siostra Anna. I zobaczy, to choć siostra Anna, która wywodzi się z dobrego domu, dobrze wychowana, można powiedzieć bogobojna, ale się przestraszy, żeby zawołać o pomoc i ucieknie. To zło będzie triumfować, bo dobry człowiek milczał. Jeśli brat o imieniu Roman będzie szedł i zobaczy siostrę o imieniu Asia, która się potknęła, przewróciła, może została skrzywdzona i potrzebuje pomocy i nic nie zrobi, bo nie znam tej kobiety. Co mnie interesuje, co się z nią dzieje i przejdzie obojętnie. To choć może być dobrym człowiekiem na co dzień, zło będzie triumfować, bo dobry człowiek milczy. Wiele razy było tak, że mąż bił żonę na ulicy i ludzie przechodzili obojętnie i nikt nie reagował. Zło triumfuje, kiedy dobry człowiek milczy. Ktoś napisał do nas, wycofuje wsparcie, bo napisaliście w swoim magazynie, że pomogliście księdzu. Wiecie, szliśmy z pomocą do Damaszku, nieśliśmy pomoc do Syrii, do pastora i on powiedział, pomóżcie temu księdzu, bo on przez to przeszedł co my, dokładnie to samo. Czy moglibyście dostarczyć pomoc? Wiecie, dostarczyliśmy tą pomoc. Tam siostra zakonna została przywiązana do motoru i pociągnęli ją nago przez dwie dzielnice. Wiecie, zanieśliśmy tam pomoc, opisaliśmy tą sytuację w magazynie. Jeden z naszych partnerów powiedział, wycofuję wsparcie, bo pomagacie katolikom. Wiecie, serce moje się zasmuciło.
Pan Jezus powiedział o tej miłości. Jaką macie chlubę, jeżeli potraficie miłować tylko tych i pozdrawiać tych, którzy was pozdrawiają? Czyż i poganie tego nie czynią? Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się o nich, abyście byli doskonali, jak Ojciec wasz w niebie doskonały jest. I słońce potrafi posyłać na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, i deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ja chcę być taki jak Ojciec w niebie. Oczywiście podobną sytuację mieliśmy u katolików. A wy jesteście protestantami. Pomagacie protestantom. I tu widać różnicę, co jest w sercach po prostu tych ludzi. Ja zadaję pytanie, to znaczy, że jeśli ksiądz będzie szedł ulicą Ustronia i zostanie napadnięty, to dlatego, że jestem z Kościoła Zielonoświątkowego, nie pójdę mu na pomoc? Nie pomogę? Nie otrz? A jaka jest rola Samarytanina miłosiernego? Wiecie, kapłan przeszedł obojętnie mimo to, bo widział pobitego człowieka, nie chciał go się tknąć. Może się bał, może uważał, że zbójcy są. Lewita przeszedł też obojętnie i nic nie zrobił. Ale szedł ten znienawidzony Samarytanin przez Żydów. Otarł mu rany, zapakował na osiołka, zawiózł do gospody, dał gospodarzowi i powiedział jeszcze, jakby było mało, to jak będę wracał, to dopłacę. I Pan Jezus zadaje faryzeuszowi pytanie, człowiekowi religijnemu, bo on zadał wcześniej pytanie Jezusowi, kto jest moim bliźnim? A Jezus mówi, jak uważasz, który z tych okazał się bliźnim dla potrzebującego? A temu nawet przez usta nie przyszło, żeby powiedzieć Samarytanin, bo Żydzi nie lubili Samarytana. Ale powiedział ten, który się nad nim ulitował. A Pan Jezus powiedział tak. Więc idź i czyń podobnie. Amen. To jest znaczy miłość bliźniego. To jest to, że nie patrzę się, jakie masz spojrzenie na rzeczywistość wokół siebie, ale chcę czynić dobrze wszystkim, ale oczywiście domownikom wiary przede wszystkim. I niech Kościół Jezusa Chrystusa poprzez akt miłości, poprzez czyn i prawdę będzie rozpoznawalny na ulicach Ustronia. Amen. Niech Pan Bóg was błogosławi.